A więc dzień dobry, wjeżdżamy właśnie do śluzy, tak jak również wjeżdżamy do tego odcinka. Ja was w nim witam, jestem Igmart i dzisiaj gramy sobie ponownie w Darkest Dungeon 2. Jesteśmy obecnie w krainie knurów, w śluzie tak zwanej. I musimy przez nią przyjechać, miejmy nadzieję, że bez większych problemów. W naszej drużynie jest obecnie awanturniczka Budika, Flageland Damian, jest również Sarmenti aka Arlekin oraz okultysta aka Alhazred. Także zacznijmy, lecimy w kwaśny deszczyk. Proszę bardzo, oczywiście 10% damage'a otrzymuje tutaj Damian, bo tego ataki oczywiście zadają mu obrażenia. No, niby całkiem fajno, bo ostatecznie w jedynce on się tam okaleczał, co nie? Tak to tam wyglądało, że on się okaleczał w momencie, kiedy atakował, przez to, no i przez to atakował również przeciwników. Ale z drugiej strony mi to pasuje do bohatera, ponieważ no wiadomo, Flageland to jest, już omówiłem kiedyś, ale to był taki odłam chrześcijaństwa, który właśnie się skupiał na samookaleczaniu się, więc ma sens, I guess. No dobra, lecimy dalej. O nie, zapomniałem, mamy tę właściwą kulankę. Szczerze mówiąc, to jest gówno. To się może wydawać jakiś super fajny, ale o ile wszyscy nie są ultra zestresowani, no to jest troszeczkę słabe. Aż no 20% leczy, no to się może przydać, ale szczerze mówiąc nie przepadam za tym. Także zobaczmy, ja bym zrobił tak i teraz bym zmasakrował. No całkiem nieźle, nie powiem, ojej, przepraszam bardzo, uderzyłem przez przypadek mikrofon. No dobra, mamy obecnie światło 100, ponieważ oczywiście jest po naszej stronie jaśniący płomień na poziomie 4, także praktycznie mnie będzie wygasać ten płomień, więc bardzo, bardzo dobrze mi się to podoba. Teraz kolega już raczej tutaj zginie. No i pytanie, wiecie co? Zastanawiam się, zobaczmy, ile to teraz zada, to niby 3 zadaje, a teraz, o, no dobra, odparcie, bo czekajcie, to pokazuje, że jeśli poniżej 50% HP, to plus 2 zadawanego efektu trucizny i wydaje mi się, że plus 30% przejścia odporności na truciznę, ale to plus 30% jest gdy cel ma kombinację, a nie to plus 2 zadawanego efektu, gdy ma kombinację. Ale kurde, nie wiem do końca, naprawdę do końca nie wiem, więc przekonamy się. No mamy to więcej, ale jakoś za tym, jakoś nie wiem, nie pasuje nam przynajmniej do tego obecnego gameplay. Chociaż w sumie wiecie co, no przyklas klasta oczywiście, zaraz to uleczymy. Ale nie wiem, zamiast takiego jątrzenia, no myślę, że nie całkiem niegłupi pomysł, żeby wziąć zamiast takiego jątrzenia. Bo jątrzenia, no to jest dobra umiejętność, ale jednak nie używamy tego zbyt często. Także myślę, że weźmiemy sobie to właśnie zamiast jątrzenia. Zresztą zobaczmy, czy został zaupgrade'owany przez tę jego ścieżkę bez ducha. Jakbyśmy to sobie ulepszyli. Nie, no czyli to po prostu nic nie robi. No to w takim razie niech będzie, więcej, to dodawało bodajże 10% za każde trafienie. Zobaczmy, ból. Tak, 10% na koniec tury. No czyli całkiem niezły ostatecznie, tym bardziej, że on jakoś tak stricte samoleczenia nie ma zbyt dobrego. A jednak ten damage odnosi, co nie? No, jedyne samoleczenie jakie ma to jest właśnie Darbicza, który go leczy tylko 10%. Witamy w pracowni naukowca, mam tutaj coś dziwnego. Mam tutaj jakiś heksagon. Nasi wrogowie zadrżeliby ze zgrozy. Tak tutaj mówi Budika. Albo Trinket. Muszę wykorzystać tę dziwną energię. Muszę wiedzieć. Weźmiemy oczywiście Alhazreda. I dostajemy prawdziwą entropię? Zobaczmy. Jest! Prawdziwa entropia. To jest super, Trinket, naprawdę. Komu to bierzemy? Ja myślę, że Budice to demo. A nie, Budika już ma tutaj. No tak, no to w takim razie I guess będzie to Damian. Weź tę entropię. No bo naprawdę, ten jeden pozytywny token na początku tury, no on jednak bardzo potrafi wyklaczować. Jedziemy gdziekolwiek tak naprawdę, w lewo, taktyczne lewo tak zwane. I czeka nas tutaj kolejna walka, z tego co widzę. Zobaczmy. No tak, śluza jest o tyle dobra, że jeśli macie no drużynę w całkiem dobrym stanie, to tak naprawdę zawsze musicie wziąć śluzę. Znaczy, no nie musicie, zawsze warto wziąć śluzę. A to dlatego, że śluza nie zużywa wam regionu. Także macie hajsiwo za darmo, macie też za darmo troszeczkę reliktów. Nie reliktów, pamiątek. I tak naprawdę nie tracicie na tym nic. No oczywiście jeśli wam się na przykład postać załamie i tracicie relację, to wtedy tracicie, ale to jest tak naprawdę jedyna sytuacja. No i proszę bardzo. Mamy tutaj ból, całkiem nieźle. Jeszcze raz stymulant, a niech będzie, jeszcze raz stymulant lecą, mam plus 5 szybkości, dzięki temu również.
No zmarnowane, szczerze mówiąc, bo 9 to tak trochę niski damage, ale mu się trudno. Struganie zabawki. Czy on dostanie? Nie, nie dostał, jak widać. Nie dostał. I to jest na koniec następnej tury, czyli to nie jest przez całą walkę. Ale wiecie, to tak też jest bardziej... to jest też taki bardziej sytuacyjny trinket. Nie trinket, tylko umiejętność. Więc też taka sprawa, no dobra. Osłabienie, bo tak naprawdę tylko to możemy zrobić obecnie. I zobacz, on ma poniżej połowy HP, ale... No kurde, nie wiem, zobaczmy. Jest kombinacja i weszło 5. Ale nie jest osłabione z tego, co widzę, nie wiem. Nie wiem, w takim razie. No niestety miał kombinację akurat, więc tego nie zauważyliśmy. Ale proszę bardzo, ile to jest w ogóle damage'a. Mnóstwo damage'a. No dobra, lecimy dalej. Paskudny kąsek wszedł. No dobra, i teraz skończymy to, co nie? Twarzą w twarz, myki rozwalony, proszę bardzo, elegancko rozwalony. Teraz Alhazred. No niestety Alhazred nie może tego cięcia ofiarnego użyć, także dupka. No jedyne co możemy, tak naprawdę uścisk demona, żeby usunąć ciałka. I teraz I guess go po prostu rozwalimy. No wehikuł czasu, żeby oślepienie weszło. Zawsze może się ten na coś przydać. No dobra, klaszczę i proszę bardzo. No niestety jeszcze się nie przekonamy, czy to działa poniżej 50% HP, czy przy kombinacji, ale może to i to. No, albo po prostu poniżej połowy HP, albo przy kombinacji jej połowy HP. Bo skoro pisze, że poniżej połowy HP, no to nie bez przyczyny, co nie? Nie bez przyczyny, także no, jeśli tak to jest, no to według mnie troszeczkę słabe. No bo ostatecznie ta ścieżka, moja liczba punktów życia zapewnia wielką moc zarówno zarazie, jak i wzmocnieniem. Ale z drugiej strony... No to nie jest takie mocne, nie? To nie jest aż takie mocne, więc zastanawiam się, no... Oczywiście, według mnie Darbicza jak najbardziej dojeba. Patrzcie, 10% leczy, to wzmocnienie, tutaj jeszcze jest pewny krytyk i wzmocniony unik, to jest naprawdę bardzo mocne. Natomiast same ataki, no według mnie nie są jakieś dużo mocniejsze, według mnie jakieś dużo mocniejsze nie są. No popatrzcie, ostatecznie to jest ulepszone 4 do 8 i 3. Wydaje mi się, że to tylko spadło 1 ta zaraza. Tak coś myślę, bo chyba było 4 po ulepszeniu. Aczkolwiek nawet nie wiem, czy pierwszego poziomu nie było 3. Nie, to chyba było właśnie 3 i 4 później. No dobra, witamy. Knury nas tutaj czekają. No dobra, zobaczmy. Obaj są neutralni, więc bierzemy ciebie. No 11, dobra, nie jest źle. Jeszcze nie jest źle. No i co, lecimy, nie śpimy. Co on tutaj ma? Mamy tutaj. Mam tutaj nieroba oraz łotra. No to co? Myślę, że artyleria oczywiście krytyk za 11. Bardzo soczysty krytyk, bardzo nam się przyda. No tak widzicie, tak naprawdę to jest ultra przydatne. I teraz ja myślę, że odcięcie 1 do 2, ale jeśli trafimy, no to za 3 tury, no teraz już za 2 tury jest dead, więc nie jest źle, nie jest źle. Teraz tak, budika. No, no nie, nie wziąłem żadnego trinketa biletywnego budicy, ale mówi się trudno. Mega! No dobra, przy okazji możemy sobie pogadać od razu, skoro już tutaj walczymy, co nie? Ostatecznie warto też sobie troszeczkę z wami pogadać, co nie? Słuchajcie, jeśli chodzi o sprawy drużyny Heinekena, kolejnych przygód Heinekena, to szczerze mówiąc, muszę się wziąć do roboty. Teraz jak to nagrywam, jest sobota. Także dzisiaj miałem taki plan, żeby się zająć troszeczkę tymi przygodami Heinekena, ale ostatecznie jakoś tak wyszło, że właśnie się tym nie zająłem. Ale jutro mam nadzieję, że sobie przysiądę na dłużej i po prostu sobie porobię. Jak na razie mam 6 minut, także mam nadzieję, że wam się spodoba, bo no, tym razem dużo bardziej się postarałem. Wiecie też, ostatecznie wykorzystałem wszystko, całe moje doświadczenie z tych poprzednich 8 filmów, które zrobiłem, więc teraz mam nadzieję, że to będzie najlepszy film, jaki kiedykolwiek zobaczycie. Nie, na pewno to nie będzie najlepszy film, jaki kiedykolwiek zobaczycie, ponieważ też mi oczywiście wiele brakuje. No ale miejmy nadzieję, że jakoś tak wyjdzie, że jakoś to całkiem nieźle wyjdzie, wiecie. Ja też ostatecznie, no, jakoś zbyt dobry w montażu nie jestem, oczywiście, tak naprawdę, no, dopiero co zacząłem się z tym bawić, nie, więc taka sprawa. Jedyne, co byśmy mogli zrobić tutaj, cofnąć się do tyłu. Ostatnio też sobie czytam moją książkę, Malowany Człowiek, nie wiem czy znacie, to nie jest jakaś ultra popularna książka, ale też nie należy do jakiejś niszy, chociaż chyba nawet była całkiem popularna przez jakiś czas. No, w każdym razie, szybkie wyjaśnienie, co nie, nasz kącik czytelniczy musi być, oczywiście, więc mamy do czynienia tutaj z światem, w którym mamy takie dziwne potwory. To jest coś, taki koncept, jak można powiedzieć, nie wiem czy znacie taką grę, Kingdom to Crowns bodajże, gdzie właśnie, to nie jest takie zbyt dobre porównanie, ale mniej więcej. I właśnie tutaj mamy
Za dnia wiadomo, dzień jest normalny, ale w nocy przychodzą do nas tutaj potwory. I właśnie bohaterzy muszą się przed nimi obronić. I tutaj no, w Kingdom to Crimes nie było czegoś takiego, aczkolwiek tutaj mam do czynienia z takimi runami obronnymi, które muszą wymalować sobie na, które muszą sobie na domach wymalowywać, żeby broniły ich przed tymi potworami. I szczerze mówiąc, według mnie jest to całkiem niezły koncept, ponieważ szczerze mówiąc, jeśli chodzi o te książki fantasy, to no, nie wiedziałem jeszcze czegoś takiego, pewnie coś takiego było, aczkolwiek całkiem ciekawy koncept, wiecie, to jest coś też jak w, można by powiedzieć nawet w Seven Daysie, bo w Seven Daysie ostatecznie mamy ten motyw hordy, że wiecie, przez całą noc musimy się bronić przed zombiakami. No i w każdym razie mamy tutaj do czynienia z trzema bohaterami, nie będę wam ich przedstawiać, aczkolwiek myślę, że tyle mogę zdać, że po prostu ich rodzice umierają i wszyscy się stają przyjaciółmi, chociaż to jest w drugiej części książki, bo książka ma dwie części, tak, więc troszeczkę zagmatwane, nie powiem, teraz czytam kolejną część, znaczy to nie jest kolejna część, że w sensie malowany człowiek, to nie jest kolejna część tego zmalowanego człowieka, tylko to jest jeszcze inna z tej sagi. No dobra, w każdym razie już koniec kącika czytelniczego, jedziemy dalej i zobaczmy, kolejne knury, oczywiście, kto by się spodziewał, weźmy ich, dobra, 10-12 relacji, całkiem nieźle. No mamy ostatecznie te nadzieje, co prawda, nadzieja według mnie, no to zależy, co nie, to jest bardzo sytuacyjna rzecz. O kurde, nadzieje opad, czy na przykład teraz elegancki, wzmocnienie jest. Natomiast ja myślę, że lepszy będzie jak taki szacunek na przykład, że się wzmacniałem. Aczkolwiek nadzieja oczywiście minus jeden stresu to też ma bardzo dużo value, także trzeba o tym pamiętać, co nie. No i dobra, kwaśny deszczyk, myk, niestety unik zrobił, ale nie jest tak źle jakby to wyglądało. I teraz, ballada bitewna, myślę, że zaczekam jeszcze z balladą bitewną, ja myślę, że odcięcie po prostu za 5 bardzo ładnie. Bo wiecie, ballada bitewna, nie, to nie jest ballada bitewna, to jest inspirująca nuta, jeśli mnie pamięć nie myli, nie? Tak, inspirująca nuta, ballada bitewna tutaj nam dawała wzmocnienie, tak, nie, siła, to się nazywa siła. No dobra, teraz co, twarzą w twarz, nie twarzą w twarz. Moglibyśmy też hałaśliwą hulankę wziąć, ale ostatecznie nie wiem, czy jest jakiś ten sens. Myślę, że najpierw knurzy łot. Skoro nie ma ukrycia, to go rozwalmy od razu, skoro możemy. Chociaż z drugiej strony tak teraz sobie myślę, że to był tak troszeczkę misplay, bo ostatecznie Alhazred by go rozwalił tymi mackami, nie? Artylerią szczeluści. No więc może leciutko misplay, ale jednak nie ma co płakać nad rozwalnym mlekiem, co nie? Teraz myślę, że klątwa osłabiająca, bo on może całkiem nieźle napierniczyć, więc lepiej uważać na niego. I ballada bitewna? No nie ma co ballady bitewnej. Dobra, kolejne krwawienie. Teraz... Więcej? Nie, więcej, klej więcej, ale nie tym razem, pochlejemy więcej w gospodzie. No dobra, o nie! Czekajcie, co to jest? Minus 50% odporności na stres. No okej, okay. Ja tak nie jest aż tak źle. Ale od kiedy to troski są chorobą, no? Troski to jest raczej stan psychologiczny, a nie choroba, co nie? To jest uczucie, że jestem zatroskany. No dobra, ale teraz czas go rozwalić. O nie. Nie, to nie jest Heineken, jak się umówiliśmy tylko w przypadku Heinekena, ponieważ to tylko Heineken jest godzin, żeby one-hitować każdego, co nie. Tylko on jest godzin, jeśli nie wiecie, jeśli jesteście tutaj nowi, to Heineken jest oczywiście trendowatym, naszym kochanym trendowatym, bo jest ultrapotężny, no i wiadomo, no i niszczy wszystko na swojej drodze. Dobra, myślę, że ulecimy. O, max roll za 10, bardzo ładnie. Teraz, wyszczerbiony hak na Sarmentiego. Sarmenti ma dużo HP, także never mind. Dobra, teraz kombinacja. No i zobaczmy. 4. Okej, okay. To ja już nie wiem, jak to działa. Ja już naprawdę nie wiem, jak to działa. Naprawdę, no nie mam mniej niż połowy HP. Jak widać, to jest, jeśli punkty życia poniżej 50%. Swoją drogą, ja się zawsze gubię w wyczytywaniu tego. Zawsze się kurde mylę, czy to jest, że powyżej, czy poniżej, bo kurde, nie wiem, jakoś tak nigdy nie mogę się pokapować, co nie? To jest taka dziwna sprawa. Dobra, o, za 12 kara, dobra, wiecie co? To jednak jest bardzo mocne, no to trzeba przyznać, że jednak bardzo, bardzo poważny damage jednak to zadaje. Szczególne stronki, takie gówno. No dobra, zobaczmy, ile mamy hajsu obecnie. Zapewne już całkiem porządną ilość. Patrzcie, 50 reliktów już zgromadziliśmy. Oblicze bez twarzy, no nie, bo mamy dwie postacie, które no tak stricte jednak wolą na przodzie. O, cztery porcje naleśników, proszę bardzo. Tak, i to jest ultra clutch tego piecyka, nie?
Naprawdę, kto nie lubi naleśników? Ja lubię naleśniki. Wy lubicie naleśniki? Ja myślę, że wy lubicie też naleśniki. Każdy lubi naleśniki. I możemy się nimi rozkoszować nawet podczas apokalipsy. I to mi się podoba bardzo ładnie. Czy mamy jeszcze jakieś przedmioty bitewne? Tutaj nie mamy żadnego przedmiotu bitewnego, ale mówi się trudno. Kistym. O, większa hostia ofiarna. Komu to damy? Tobie to damy. A niech będzie, gadamy tobie. I... Nie, czekajcie, nie to. Dobra, już bym to wziął. No nie, znaczy to jest dobre, jeśli mam takie postacie jak właśnie Grave Robber, jak mamy na przykład uciekinierkę. Aczkolwiek, no, nasz team bardzo nie lubi się poruszać, wiecie. Znaczy, to, tam Starmenti to jeszcze ujdzie, może się poruszyć co jakiś czas. Ale reszta, no to już tak niezbyt. Dobra, tutaj widzę, że chcą uciekać. No dobra, no to niech będzie, ucieknijmy w takim razie. Co prawda się... O nie, będzie miał załamanie. Będzie miała załamanie, ale wydaje mi się, że już nie, chyba będzie jeszcze jedna okazja. Jeśli to będzie jakaś skrytka, to wtedy jest okej, ale jeśli nie... O właśnie, czeka nas tutaj walka. No to co, załamka, nie? Załamka szybka. Stracimy trochę lokal... Chyba, że będzie niezachwianie, niech będzie niezachwianie. Niezachwianie, dawaj, niezachwianie. O, dlaczego nie jest niezachwianie? No i się nie lubią. No i się nie lubią, niedobrze. Miejmy nadzieję, że jakąś flachę whisky tam znajdziemy w sklepie. Myślę, że to będzie całkiem nie najgorzej. Dobra, teraz myk. No mogłem ostatecznie już tam walczyć, bo to tak naprawdę wyszliśmy gorzej, niż gdybyśmy po prostu zawalczyli. Ale trudno. Prędki doskok, ukrycie ma. No dobra. Teraz Budika, pokaż co potrafisz. Przypływ adrenaliny, myślę, bo będziemy mieli bardzo dobre leczenie. Patrzcie, to 20% leczenia, no, przy ataku. Naprawdę bardzo solidny i bardzo się to może nam przydać. Dobra, 40 na zarazę. I oczywiście obaj odparli. No obaj odparli, aczkolwiek... Uuu, jest jednak tak źle, jak się wydaje. Jednak jesteśmy w dupie jeszcze, tylko jeszcze po prostu napierdzielajcie. Proszę ścierwożerca, nie atakuj. Czekaj, nie może chyba. Masz żwacz na szczęście nie ogłusza. Także mamy jeszcze jakąś szansę. Dobra, hazer to leci pierwszy, więc teraz leczenie za jeden. Jeden lepsze niż nic, co nie? Jeden jest lepszy niż nic. Odcięcie, ponownie. Którzy nie rób, to jednak jest najbardziej niebezpieczny przeciwnik. A wyniszczający lot to nie jest jeszcze aż taki zły, bo on tak naprawdę nic nie robi. Wyszczerbiony hak. Teraz knurzy łot. Miejmy nadzieję, że nie zaatakuje. Oczywiście zaatakował. I zabójczy cios. Na szczęście jesteśmy już blisko gospody, także nie jest jeszcze tak źle, jakby to mogło wyglądać, bo myślę, że sobie jeszcze poradzimy tutaj z przeciwnościami losu i miejmy nadzieję, że uda nam się to kogoś fajnego zrekrutować jeszcze. Nie, może jakiś zbrojny, no może niekoniecznie zbrojny, bo mamy już tutaj postać odbuffowania, chociaż w sumie zbrojny też potrafi naprawdę nieźle atakować. Ten jego odważne zapomnienie naprawdę potrafi nieźle wyklaczować, całkiem niezły damage tutaj zadaje. Dobra, teraz ja bym się cofnął do tyłu i w następnej turze zmniejszymy stresik. Dobra, nóż myśliwski. Okej, okay, za 6, ale stres jeszcze nie wszedł. Teraz atakujemy my i my się uleczymy. Dobra, żeby nie było takiej sytuacji, że on spadnie do zera i po prostu on tutaj zginie. Aż sobie mogłem użyć daru bicza nawet, mogłem użyć, nie powiem, ale mówi się trudno. Teraz 4 do 8. Uwaga, okay, jest trucizna. I nekrofagia. Nekrofagia nie nakłada stresu na szczęście, tak? Nie nakłada? O, nie, dobra, nie nakłada. I nakłada na szczęście, no co prawda się wzmocnił, ale nie jest źle. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To jest knurzy łot, no szczerze mówiąc, knurzy łot, no to jest nawet małe zagrożenie. Patrzcie, czyli jednak. Czyli to wygląda na to, że albo jeśli cel ma poniżej 50% HP, albo gdy cel ma kombinację. No dobra, no to w takim razie już wiemy, o co tutaj chodzi, już wiem jak to tutaj wygląda. Tylko teraz pytanie, klątwa osłabiająca. Myślę, że uleczmy. Uleczmy za 2, no niech będzie, niechaj już będzie. Proszę, nie, bez krytyka. Okej, okay, za 12, ale nie ma krytyka. Teraz ścierwojad nekrofagię jeszcze raz. No dobra, uleczy się całkiem mocno i jeszcze krytyk pewny. No dobra, ale mamy teraz inspirującą nutę. To tyle dobrego. No i dobra, teraz tak naprawdę on tutaj musi nam wykerować. Musisz nam to wykerować, nasz przyjacielu. Bo już też nie będzie zmniejszenie stresu z tego, co widzę. Natomiast nadzieja, dobrze. Dobrze, jak to powiedział no kiedyś nasz szanowny kolega Antenat, żeby mnożyć nadzieję, musimy ją podzielić. Jakby to matematyk usłyszał, to by się pożegnał najprawdopodobniej. Tak, żeby coś pomnożyć, musisz to... Okej, halo, witam ponownie, przez przypadek zapauzowałem. Dobra, kończymy tę walkę.
Gdzie jest mój drink? A dobra, odzyskaliśmy krzywdzące słowa. No plus 50% obrażeń, ale ja już nie będę tych krzywdzących słów nikomu dawać. Chyba że Hazredowi. No, wiecie co? No, myślę, że nawet całkiem głupi pomysł. No ostatecznie i tak nie ma jakoś ultra dużo HP, także przeżyjemy to minus 60% HP. No i dobra, jedziemy dalej. O nie, walka nas czeka. Możemy opuścić? Powiedzcie, że możemy opuścić. Ten jeden raz możemy opuścić. Czekajcie, prowadzi naszą stelę, zniszczmy ich. Oj, dajemy im siłę. Dobra. Dużo tracimy, ale nie mamy wyjścia. Jednak nie chciałbym jeszcze umierać. Diamond jest przede wszystkim bardzo stresowany. Także jedziemy po prostu do gospody. Ile nam zostało hajsu? Mamy 42 relikty, także możemy kupić mniej więcej wszystkie produkty, zwiększając relacje, jakie są tam. No dobra, nie wygląda najlepiej, nie powiem. A mamy jaśniejący płomień, więc jak widać, nieduża różnica między piekielnym płomieniem a jaśniejącym, bo jednak aż tak dużo to różnica. Nie, no żartuję, to jest ogromna różnica, naprawdę. To jest ogromna różnica. No i dobra, witamy w gospodzie. Dostaliśmy nadzieję od poległych. Są jeszcze miejsce takie jak to, gdzie wciąż można znaleźć trochę światła. A Baldwin... O, dzień dobry! Dzień dobry! Ho, ho, ho! Dzień dobry, mój przyjacielu! A czekajcie, my nie może... Aha, czy on jest wędrowcem od razu. Czy jest może taj... Nie, nie ma tej z tego, co widzę, łowcy nagród. Jesteśmy w cieniu góry. No dobra. Niech będzie! Ty nie będziesz Heinekenem, ponieważ dołączyłeś do nas. Albo nie, niech będzie. Heineken dołączył do nas na trakcie. Heineken. I to jest akurat... postać, która nam będzie pasować do drużyny. Ponieważ mamy tutaj Sarmentiego, który będzie buffować go, więc bardzo dobrze. Mamy również 8 naleśników. Ale dużo, jasny wind. Zobaczmy. Czy mamy tutaj może jakieś fajne rzeczy do relacji? No nie mają nic zbytnie ciekawego. Niedobrze. Nie mają fejkowe ziele, no dobra. To jeszcze nie jest aż tak źle, aczkolwiek już cały hajs, jaki mieliśmy, wydaliśmy. Także nie jest dobrze. Nie jest dobrze, dobra. Relacje muszą pójść w górę. A czekajcie, bo... Oczywiście musisz być niezachwiany, ty kurde głupi głupku. Oczywiście musi być niezachwiany, dobra. 12, miejmy nadzieję, że wejdzie jeszcze jakaś fajna relacja. Miejmy taką naprawdę... Mam naprawdę taką szczerą nadzieję i Heineken oraz Sarmenti. Co nie mają takie niskie relacje? Jasne, Gwin, czemu się tak nie lubicie? Co jest, kurde? Co jest, czemu się tak nie lubią? Nie wiem, może dlatego, że dopiero co dołączy. No dobra, czy jednak jest jakiś minus, nie? Jest jakiś z tego minus, chyba że on przejął relację? Budiki? Nie, no wątpię, żeby to tak działało. Przetrzymanie, podniosłość, buchnięcie myślę. A jeszcze przetrzymanie, ja myślę, że tak, i zemsta. Po prostu będziemy napierdzielać. I... Czy możemy tutaj jeszcze coś sobie wziąć w rozroście plus 15% obrażeń? Obecnie mamy dwa regiony do góry jeszcze tylko. Przejmie mistrzostwa, nie mamy nic do przejmie mistrzostwa. Nie, dobrze. No dobra. Przedmioty jakieś mam tutaj? Nie, nie mam tutaj żadnych przedmiotów. Przedmiotów dyliżansu. No tak, nie mam niczego do dyliżansu. Dobra, w takim razie zobaczmy, jedziemy dalej. Wszyscy znajdujemy się w cieniu końca, minus 1 stresu i plus 50% HP oraz, z tego co widzę, plus 20% obrażeń versus istota gospody. Nie istota gospody, istota z kosmosu. Dobra. Odwiedzić oazę, czy odwiedzić kryjówkę stworzeń? Boję się, nie chcę odwiedzić kryjówki stworzeń, może mieć tam całkiem duży problem. To bardziej, że Heineken ostatecznie nie ma równięcia. Podejrzliwość? No dobra, pretensje. Zobaczmy. Artyleria ostrzeliści, rozbicie. No dobra, to jednak mamy rozbicie teraz. Osłabienie Heineken, o cholera. I zazdrość. Zastanawiam się, czy nie skończyć w tym momencie tej przygody. I myślę, że to jest całkiem rozsądne rozwiązanie, że po prostu zakończyć przygodę. Ale my się nigdy nie poddajemy, co nie? Jeszcze to wygramy. Uwierzcie mi, jeszcze to wygramy. Jeszcze przyjdzie nam ujrzeć cień góry. No i dobra. Tutaj mamy oazę, także idziemy w lewo. Do oazy, naszej kochanej oazy. No i dobra, na początek rozwalimy sobie koła. Z tego co widzę. A teraz lecimy do skrytki, później w lewo do nieznanego zdarzenia i do oazy, no... Może tam dostaniemy ten fajny przedmiot, ta zmineralizowana woda źródlana. Ona nam się całkiem przyda. Aczkolwiek to nie jest dobrze. I jest, skrytka naukowca. Okej. O, szansa na wytworzenie pułapek. Zasłupłana lina oraz straszliwa sygnałówka. Dajmy to Heinekenowi, niech będzie. Heineken, otrzymasz to od nas właśnie w tym momencie.
Może mi się to ostatecznie przydać, jak będą go atakować. Aż w sumie... Wiecie co? Niech Damian atakują. Niech Damian atakują, przecież on lubi jakieś... A nie, nie, nie. Ale dobra, zamiast hostii ty, i ty dostaniesz hostię, dobra. No to możemy... Nie, 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 o! Prawie byśmy pominęli oazę. Ale nie ze mną ten numer, dobrze się zorientowałem na czas. I zobaczmy, to jest znowu ten moment, kiedy po prostu nic nie widać, gówno widać. I bardzo łatwo można wjechać w jakieś gówno. Także lepiej uważać. No i dobra, teraz nas czeka później wejście do otchłani. Jakbyśmy poszli do tego wejścia do otchłani, to jakieś fajne trękaciki by się tam trafiły. Rupieciarz? No niestety na jakieś super fajne krytyki. Nie krytyki, tylko na trinkety. Patrzcie, a mówię to ochrony przed śmiercią. To jest przecież taki dobry krytyka. Nie krytyk, to trinket, to cholery. To jest trinket. Ale nas niestety nie stać na niego. No trochę szkoda, nie? No trochę jednak szkoda. Ale musimy go opuścić. Opuścić go. Zostawmy go samemu sobie. No i co? Jedziemy dalej. Oaza, tu oczyścimy nasz umysł. No i dobra, jedziemy. Obecnie poziom nienawiści wynosi 2, czyli nienawiść jączy. Nieźle, no ten wygasanie powinien plus 25, teraz już 50%, bo już nienawiść wyje w tym momencie, wyje nienawiść. Ale no mamy ten jaśniejący płyn, nie? Mamy ten jaśniejący płyn, ostatecznie z tym nienawistnym sosem, czy tam bardziej blaskiem lecha, jak my to nazywamy. No to jest problem. O, to jest też właśnie taka ciekawa rzecz dotycząca muzyki w tej grze. Teraz w tym momencie mówię o The Winding Valley, czyli tym, który w tym momencie słyszycie, że tak naprawdę to ma takie mieszane uczucia, bo bardzo mi się podoba ta część, którą teraz słyszycie, natomiast jest jeszcze druga część, która jest po prostu średnia, jest tak według mnie nawet 5 na 10, albo nawet 3 na 10 bym powiedział, natomiast ta jest według mnie na spokojnie 8, 9 na 10, bo jednak muzyka jest w tej grze świetnie wykonana, bardzo mi się podoba. No dobra, oczywiście weźmiemy sobie trochę zapasów oraz płomień. O, a to ciekawe, bo... Co to jest? A nie, zmineralizowana woda już źródła. No dobra. Mamy również 5 nadziei, więc zawsze na propsie. Teraz przydałoby się zmniejszyć nienawiść. No nieważne co wybierzemy, to zwiększa nam się nienawiść, więc pójdźmy do zdrzenia wsparcia. Bo jest niska szansa, że tam będzie walka. Oczywiście jest ta szansa, że po prostu ma zbyć jakaś walka, ale... Ale tak naprawdę jest ona niewielka. Dobra, koła, już jeden punkt kuna tylko został. Swoją drogą, z tego co... O! Patrzcie, artyleria. Z tego co wiem, to można spotkać podczas tej walki przy zniszczonych kołach albo pancerzu antykwariuszkę. Nie wiem jak polega walka z nią. Antykwariuszka to jest taka postać z poprzedniej części gry, aczkolwiek właśnie nie mam pojęcia jak miałaby wyglądać walka z nią. I góra drży. Powiem już 10%. Dodaj nawyk. Niedobrze. Bardzo niedobrze. I tym samym boss wyzwania plus 10% HP. Niedobrze. Dobra, później kaplica bohatera. Jak już się mówiliśmy, lecimy w Damiana. Dobra, to lecimy do kaplicy bohatera. Myślę, że zakończymy naszą przygodę po tej lokacji, znaczy no po tym regionie, co nie? I zobaczmy co z tej czeka. Oślepienie. No to co, ja bym sobie podbawował najlepiej Heinekena, ale nie damy rady. Dlatego odcięcie. I tak sobie zdałem sprawę teraz, że w sumie zbrojny by się bardziej przydało od tego Sarmentiego, ale mówi się trudno, bo zbrojny jednak to wzmocnienie jego jest lepsze, jeśli miałbym być szczery. Ale oczywiście, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Zemsta, leci zemsta i zrobimy masakrę za chwilę. Za chwilę już zrobimy masakrę. I teraz patrzcie na to, patrzcie, dwie kombinacje. I o nie. To ja nie wiem jak to działa w takim razie. Ja nie wiem jak to działa po prostu. Struganie zabawki za 6. Spoczko. I wdowa. Rozpaczliwy chwyt. Okej. Alhazred. Przenosi turę. Nie, to było ogłuszenie. No dobra, w każdym razie ona zginie. No dobra, atakujmy jego po prostu. Ratuj dziecko! Spoko, czekajcie, wiesz co? Muszę się napić. Wracam za chwilę. Dobra, już jestem z powrotem, przepraszam najmocniej, ale wiecie, po prostu już jestem troszeczkę zmęczony, już mam mocno wyschłe gardło. Także muszę co jakiś czas się napić. Naprawdę, muszę zacząć sobie robić jakieś herbatki albo jakieś kawki do nagrywania po prostu. No, sucho mi się w gardle robi naprawdę, ale wiecie. Jakoś dam radę. Jeszcze sobie jakoś poradzimy. 6 do 11, proszę bardzo. 11 obrażeń.
Yeah. Heineken, morduj. No nie, to nie jest Heineken, to jest Baldwin. Nie wiem, czy on Baldwin i dlaczego król się nazywa Baldwin. No, nie wiem, może jest jakaś dynastia, która miała takie imiona, ale tak, niezbyt popularne imię się to wydaje. Dobra, sieknięty, ale niestety pudłowany również. Sarmenti, odetnij. I teraz w sumie troszeczkę zmarnowane, ale nie, w sumie nawet nie aż tak bardzo zmarnowane. Artyleria, no i wygraliśmy. No i wygraliśmy tak naprawdę elegancko. No mogłem zmniejszyć stres ostatecznie Sarmenti, ale już mniejsza o to. Zobaczmy, co nas czeka dalej. Mamy naszego kochanego, osieroconego wilczka. Jak przez jakiś czas nie dostawałem go w ogóle, to tak teraz go dostaję praktycznie przez cały czas, no nie? Przez cały czas go dostaję. Jest nasz kochany, osierocony wilczek. I cztery naleśniki? A to jest takie overpowered? Czyli jest szansa, że dostaniemy cztery naleśniki? Ja myślałem, że po jednym dostaniemy naleśniku, ale okej. Czyli tak to wygląda. No dobra, zobaczmy garstka desperatów. Co mam tutaj dla nas do powiedzenia? No weźmiemy Baldwina, bo nawet nie chcę mi się tutaj patrzeć, to i tak dużo nie zmieni. O, jednak dużo zmieni. Jednak dużo zmieni karty do gry. Czekaj, czy my tego nie dostaliśmy? Nie, dostaliśmy. No, nie wiem, że blokuje to kleptomania. Aha, chyba, że jakaś postać ma pewnie 100% szansy, że po prostu zostanie negatywne relacje, albo po prostu nie będzie to nim działać. Wydaje mi się, że raczej to drugie. Bo to zazwyczaj tak działa. Dobra, witamy kapicę bohatera i lecimy. Kolejny chapter Damiana. Niech moje ciało zapewni ulgę temu spaczonemu światu. Dobra. I zobaczmy. Rozdział trzeci. Więcej. He roved out in search of torment, consuming the sin of any who would purge their misdeeds upon his body. Each wound fueled his fervor, a rapture only found in baptism by the lash. Drunk on his bloody intinctions, manic with the need for some elusive apotheosis, he gouged at himself without mercy. As blood poured from his rendered flesh, his consciousness faltered, and the thundering hoofbeats of death rang violent in his ears. No, patrz, jak widać, w tym momencie już jest w pełni pieprznięty. Zobaczmy, cierpienie wymaga... Aha, znam to, ale to mu też dawało... minus obrażenia od stresu. No dobra. No dobra, niech będzie. Zobaczmy, może minus będzie, może będzie odporność na stres, jak to ulepszymy. Zobaczmy, ulepszone jak to będzie wyglądać. Czyli na koniec następnej tury usuwa. No ostatecznie, wiecie, jest badaczka zarazy, co nie? Ale w sumie nawet całkiem niezły zamiennik. Tak sobie myślę, całkiem niezły zamiennik. No dobra, w tym miejscu myślę, że zakończymy ten odcinek, jest 30 minut odcinka, mam nadzieję, że się wam spodobał. Jeśli tak, to byłbym bardzo miły, gdybyście dał łapeczkę w górę, a się będę z wami żegnać, trzymajmy go dnia i pa pa!